Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku kontynuujemy sobie misję Ostatni Duch. Jest to pierwsza misja kampanii Nieumarłych w Dzikich Hordach. Niedawno sobie te Dzikie Hordy w ogóle zaczęliśmy. Nasz bohater Ornella ma piąty poziom. Co tutaj właściwie mamy? Mamy logistykę podstawową obronę, magię mroku, szczęście, z umiejętności właściwie to nic. Jest na razie ok. Przetrwaliśmy sobie pierwsze 2 tygodnie. Mamy 3 miesiące na to, żeby tą misję ukończyć w 100%. Na razie no, na zabudowę się tutaj nie zanosi. Ja bym poczekał sobie na Kapitol. Może znowu jakieś złoto jeszcze w tej turze. W następnej turze zbudował Kapitol i potem gdzieś ewentualnie po tą Cytadelę. Więc, czy mamy jakieś złoto? Mamy złoto tutaj, ale tego na pewno nie chcemy walczyć. Tu złota nie ma, jest kamień, no ale nie chcemy z tyloma duchami walczyć, kurczę. Tutaj są takie rzeczy. Można by z tymi Cerberami się teoretycznie spróbować. Jest to jakieś inne złoto? Za tym albo za tym. No to wreszcie dali wyzwanie. Można by tutaj spróbować. Ja nie wiem, czy właśnie ktoś nie podeszło pierwszy raz, to czy to nie dawało czasami złociszy. Tak mi się wydaje. Więc Nadir, ty tam pójdziesz mimo wszystko. Dobędziesz mi to. Zobaczymy, czy mam rację, czy dobrze pamiętam. Więc w tej turze nie będziemy nic budować, nie będziemy nawet nic szkolić tych rzeczy. No ale te jednostki mogą przyjść w sumie, bo dlaczego by nie? Mamy tak darmowe te szkielety, więc żaden problem. Czy możemy coś ciekawego zrobić? Można by teoretycznie zawalczyć z tymi tutaj. Z tymi na pewno trzeba zawalczyć, tak? I to wygrać. To na pewno. W sumie można by się rzucić na nich? Czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Musimy złota mieć dużo. Albo na nich, ej, i więcej złota mieć, no. Ty, to chodź. To czekaj, zostaw może jakieś niepotrzebne wojska w tym w zamku. To będzie tam niepotrzebne. Skelety, bo mocno oberwą. Tych nie chcemy tracić. Wy nic nie zrobicie. Tych możemy stracić. Wydaje mi się coś takiego. Duchy sobie porozdzielamy i będziemy sobie tak walczyć. Dobrze. O kurczę, no dużo tego. 8 liczy stracił. O, to możliwe, że tam... Ej, kurczę, jakie fajne ustawienie tego. Podoba mi się. Były szkielety tylko, tak? Czyli możemy sobie tych krzyżowców jak najbardziej rozdzielać. Jeszcze tak. To zrobimy. Mamy mur teraz tych krzyżowców. Tutaj duchy, zombiaki. I nie pozwolimy im dojść po prostu może do nich. Jeszcze co by tu można było rzucić? Właśnie, może spowolnienie, zobaczcie. Spowolnić faktycznie trochę, czy tak nie za bardzo? Tak nie za bardzo, z tego co widzę. Dobra, schowaj się tutaj i będziemy chcieli jak najdłużej. Mamy manę? Nie mamy many. Czego ty nie masz many? Bez wskrzeszenia to bez sensu. Potracimy te lisze. Na koniec można by je wskrzesić, ale dlaczego? I dlaczego nie mam od tego tej many? Mam 10 i co? I zawalczyłem, nagle nie mam, tak? Co się stało? Czekajcie. Jeszcze. Co tu? Coś tu się wydarzyło złego. No, masz ty mieć to oddać po prostu. O, czy nie? Czekajcie. Zróbmy to tak. Ten zestaw wziąłem, nie? Ze sobą. No mam tą manę. No i teraz chcę iść tutaj. Tą armią. No, fajnie. I na coś zużyłem manę po drodze? Proszę bardzo. Tutaj ich rozdzielamy. Trochę to pozajmuje, wiadomo, ale no już w tych dzikich hordach to już trzeba grać konkretnie. A nie się pitolić ze wszystkim. No i co? No i 10 many. Ja użyłem na coś many? Na noc spowolnienie, debilu. Co za głupol. No trudno, no bywa. Zdarza się. Zdarza się nawet najgorszym. Mi w szczególności. No nie, no tam. Tak? Chcemy tych liszy jednak stracić jak najmniej. Tu będziemy formować taką, prawda, linię Maszynota. W tym chyba miejscu. Duchy, dobra, czekaj. O, tutaj. Ty możesz nawet podejść tutaj, może się skusi na ciebie. Zombiaki niech czekają. Atakujemy najpierw przemów tych uczników cały czas. Nie wiem jeszcze jak pokonam tych, ale to spokojnie. Damy radę, dobrze, kolejne szczęście. Ej, duchy, no to też jest jakieś rozwiązanie na pewno. Dobra, on i tak teraz do liszy nie dojdzie, więc idziemy tutaj, żeby on po prostu jakby stał w tym miejscu, żeby nie chciał iść do nas. Duchami trzeba się jeszcze wycofać. Duchy tutaj. Ornella atakuje. Ornella atakuje. Dobra, no i to jeszcze przez parę tur, prawda, go przytrzymamy. Nie wiem, czy to wystarczy, no ale zobaczymy. Więc tutaj. Ty czekaj. Ty nawet tutaj jeszcze. Zobaczymy, co teraz zrobi. Dobra, atakuje na dla tych krzyżowców. Bardzo dobrze.
Bardzo, bardzo dobrze. Tych łuczników jeszcze trochę jest. Dobra, teraz następny atak na pewno trafi. Możemy to wykorzystać. Teoretycznie. Chodź tutaj. No właśnie, podejdzie i tak. No i zobaczcie, on teraz potrzebuje jeszcze trzech tur, żeby do mnie podejść. Nie wiem, czy ja jestem w stanie w ogóle to tak dobrze zrobić. No właśnie, bo te szkiety mają dużą tarczę. Dzięki czemu otrzymują mniejsze obrażenia od strzałów. Między innymi właśnie od strzałów liszy. Okej, ale rzucają się bardziej... Jakby związać ich z walką z tymi... no tak. Prawda. Wóz z amunicją by się na pewno przydał, to nie ulega wątpliwościom. No dobra. Teraz te duchy co? No właśnie. Niedobrze. Nie podoba mi się to. Absolutnie mi się to nie podoba. Trochę jakbym miał samą armię, prawda? Żeby to podbijać tutaj. Wszystko będę wam skreszał. No dobra, trudno. Czyli wiemy, że na tą bitwę jeszcze się nie możemy porywać. Jest to zdecydowanie za dużo dla nas. Ale do tych liszy. Cały odcinek będzie tylko z tego, żeby też po prostu próbował walczyć z różnymi jednostkami. Mi to nie będzie wychodziło. No ale no. Skoro tak trzeba, no to trzeba, no. Zombiaki? Dawaj zombiaki. Nawet będą sobie jeszcze szczęście. I próbujemy się z tymi liszami. Może bot jakoś. O! Fajnie. Straciliśmy wszystkich krzyżowców. Sporo żywieńców, ale to spoko. I duchy. Okej. Dobrze. Jest bardzo dobrze. Teraz możemy sobie ulepszyć nawet lisze. Ale nie chcemy tego robić, bo chcemy sobie zbudować kapitol. To jest ważne. Ale dobrze, odblokowaliśmy sobie już najważniejszą rzecz. Sobie odblokowaliśmy już. Więc teraz z powrotem do zamku. Regeneracja many. Ty miałeś spróbować po to złoto iść tutaj. Bo może akurat tu się złoto trafi. Na pewno nie chcemy atakować innych. Ty wracaj do zamku. Na regenerację many. Jakby dostała plus 1 do wiedzy, to by bardzo dużo zmieniło. Wbrew pozorom. Moglibyśmy rzucić wtedy dwa razy to wskrzeszenie. Dobra, czy to działa na pewno? Zobaczmy. To się albo idziemy po kamień, albo idziemy po złoto. Cześć do tych. No dobra. Trudno, nie ma złota, czyli kapitol dopiero jutro, ale spoko. Czyli nic na razie jeszcze nie robimy. Szkielety wysłałem? Nie wysłałem. No to wysłamy teraz. Czekamy, żeby on dowie sobie manę. Okej, okay, jest. Jest miar okej. Okay. Nie wstawię sobie tego chopera, super. Może zrobię to teraz. Chyba będzie troszeczkę liczyć. Nie, to już, dobra. Gotowe. No tak, nie chcę, prawda, żeby to było 50 minut, bo to bez sensu. Tak. Tu oczywiście pojawi się wrogi bohater, wiadomo. A jaką mamy szansę z nim? Wyzwanie, okej. Okay. I wysoki. No to niedobrze, no. Wzmacnia się ten wróg, wzmacnia. Ale my też. A, no sobie nie wziąłem tej armii, no to może... Ja to zmienia jednak. O, średni, no właśnie. Tutaj wyzwanie, no dokładnie. No, czyli mamy już szansę. Więc jakby teraz wszystko wyszkolić i poulepszać, to wydaje mi się, że mamy już jak najbardziej wolną drogę do tego, żeby to wszystko robić. Mamy 13 wampirów, no to na razie jest mało. No nie oszukujmy się. Próbujemy z tymi... Nie... Ale możemy już pójść na przykład tutaj, zobaczcie. Tych na razie zostaw. Bez sensu. Bilety, zombiaki zostaw. Chodźmy tutaj. Coś możemy ulepszyć? Pewnie nie, nie? Nawet omok. Aha, bo to jest... A, szkielety są za darmo do ulepszenia. Dawaj. No fajnie, no tak. W forcie na wzgórzu są jednostki pierwsze poziomowe za darmo. No to fajnie. Tylko teraz nie mamy tych tankerów. No dobra, spróbujmy. 7 wampirów. Nie, musimy mieć ich jak najwięcej. Mamy wskrzeszenie, które możemy wykorzystać. Te szkielety wbrew pozorom ja sobie podzielę. Żeby móc blokować. Wampir tu. Tutaj. Łucznicy tutaj. No i tutaj będziemy prawda blokować. Mamy bardzo fajne przejście do blokowania tych jaszczurków. O kurczę, te szkielety nawet całkiem robią już coś. 4? Całkiem sporo. No tym to nie będziemy strzelać, bo to szkoda. Szkoda czasu na to. Nie, zostawimy sobie manę oczywiście na wskrzeszenie. To na pewno. No, w sumie podejść tutaj, żebyś się nie mógł wodować w lisza. No, widzę, że szkielety biją więcej niż lisza aktualnie. No, ale spoko. Przecież mamy jeszcze trochę do wyszkolenia, nie? No i w sumie ten przyrost szkieletów też mamy dość konkretny, tak? No bo nie wiesz, że w zamku mamy przyrost szkieletów. To jeszcze mamy dwa siedliska. Zapominajmy o tym, nie? Jeszcze mamy dwa siedliska. No, pięknie.
Mamy jeszcze dwa siedliska, dzięki czemu mamy nie dość, że 40 łącznie szkieletów z tych siedlisk, to jeszcze plus 2 do przyrostu w zamkach. Więc tak właściwie mamy plus 20, plus 42 szkielety tygodniowo. Więc sporo, no nie? Jeszcze teraz bym chciał te cytadele pobudować. Nawet nie te kostuchy jakoś mocno, czy tam te upiory, ale chciałbym właśnie zbudować jeszcze w tym tygodniu zamek do końca, tak? Czyli cytadele i zamek, na to jest potrzebne chyba 10 albo 15 kamienia. Ile sporo, ale o właśnie, o to mi chodziło. Zobaczcie. Tych zamiaków to nawet nie. Może jakąś inną walkę będziemy tu przeprowadzać. Mamy jakieś fajne. Te cerbery trzeba pogonić. Cerbery się wskrzeszało jako co? Jako zombiaki, czyli bez znaczenia. Okej, okay, no to bierz tych. Bierz te zombiaki. Trudno. Magia zniszczenia, nawigacja na pewno nie. Odporność na magię na pewno nie. Lepszy kontratak, no tylko to nam pozostało w takim razie. Pod magię zniszczenia nie będziemy iść. Dostałeś wiedzę? Nie dostałeś wiedzy. No to jest super. Kiedy ją dostaniesz w końcu? Dobra, 4 kafle dziennie. To już jest zmiana dość spora. Zmniejsza szczęście. No to na pewno weźmiemy, ale gdzieś później, już tak na razie na tą ostateczną bitwę, że tak powiem. No i teraz, moi drodzy, ulepszamy sobie wampirki. Na tych nie wystarczy, wiadomo. Ożywieńców nie ulepszamy. Właśnie to jest istotne, że w tej misji nie ulepszamy ożywieńców. Dlaczego? Bo postaram się dla was, specjalnie dla was, bo was kocham, zrobić questa. Tego z tymi właśnie związanego z... Jak i tak nie ulepszę. Questa związanego tą wiedźmą i pozyskiwaniem tych nowych wojsk. I takich specyficznych. Staram się to zrobić. I do tego właśnie będą mi potrzebne ożywieńce. No może nie aż tyle, ale... ale są potrzebne. Dobra, i z takim zestawem ja nawet nie wiem, czy już z tymi 20 ja bym nie pogromił tych sukubów i dostał mnóstwo kamienia, więc... No regeneracja many niepotrzebna, no bo mamy całą manę. Nawet, zobaczcie, nie zużyłem żadnej many w tej walce. Tu nic. No trudno. I po prostu czekamy w zamku. Coś tutaj ten Teges, no nie wiem, tak. Trzeba by się też przyłożyć do tego zaatakowania w końcu tego bota, bo to... Latka lecą, prawda? A to tak nie idzie, bym powiedział. No, chcemy to. A ile kosztuje nas zamek? 10, no właśnie. To jest ten kamień, warto będzie zdobyć za tymi sukubami. Więc trochę to szczęścia. Aha, już masz to szczęście. No i próbujemy. Samymi wampirami to się powinno udać. Jeżeli nie, no to nie wiem. Ewentualnie lisze można by zostawić, no ale lisze są bez sensu, bo jak strzelę liszami, no to one oddadzą, nie wiem. Bez sensu. No zobaczcie, jeden, dwóch. Na razie nic. I ile się wskrzesi? 3, co? Aha. No tak. W sumie to tak. No właśnie, no jak widzicie, za pomocą wampirów jak najbardziej można wszystko to czyścić. Takie te ptaszki. No bo nawet jeżeli właśnie wróg atakuje, tak? I wampir kontratakuje, no to on też się leczy, tak? I wskrzesza, więc... No widzicie, no. Normalnie straciłbym tu masę wojska, nie? No tak to zobaczcie. Samymi wampirami bez żadnej many. Nie wskrzesiłem sobie czego? To były ulepszone sukuby. No, można było te wskrzesić w sumie zamiast tych zombiaków tam. No dobra, trudno. Powiedzmy, że błędy się zdarzają. Mi to się zawsze zdarzają, ale nieważne. Cicho. Teraz jeszcze ten sulfur. Czyli tą siarkę trzeba zebrać. Patrzcie ile kamienia. O jest. Prawie 20 kamienia, moi drodzy. To jest bogactwo. Trzeba by mieć jeszcze złoto. Ej, może to? Czekajcie, tu. No, a jestem w stanie? No jestem w stanie to zrobić. Czyli zamiast tego, to upiory. No dobra, powiedzmy, że trochę zmienię plany i zbudujemy po prostu opuszczony dom i potem jeszcze cytadelę. I do końca tego tygodnia zbudujemy sobie właśnie jeszcze te rzeczy. Tak, upiory i cytadele. My tego łucznika można przerobić. Tak właściwie, jak teraz mamy już ten budynek. O. Wiecie, bo co tu jeszcze jest potrzebne, tak właściwie. Nie, no to zbuduję na pewno. No właśnie. To jest po 10 potrzebne, no okej. Okay. Damy radę. Tak możemy przerobić. Na zombiaka. No co ciekawe, że łucznicy nie przerabiają się na biletowych łuczników, ale właśnie na zombiaki. A, weź tu, save to, bo jak będę miał całą turę od początku robić. O, super. Jakieś widma? No pewnie jedno, nie? Albo dwa. No, mogę dwa widma sobie wskreślić. No, dawaj. Zawsze coś. I tak zaraz się ten tydzień skończy. No, zawsze to są jakieś dwa widma, prawda? No, to wiecie, to tam dużo nie zmienia, ale zawsze coś. Co to za skrolit w ogóle? Ściana ognia. No, nie, raczej nie. I mamy siarkę. No i tak właściwie mamy już wszystko, co nam jest tutaj potrzebne. To jest podbite. No, to złoto można by wziąć, wiadomo, ale to... Pas w sumie.
Teraz już te walki z żywymi istotami to już nie jest żaden problem, nie? Nawet możemy sobie to zobaczyć tak właściwie. Ale nie, czekajcie, a zwykłe sukuby na co się wskrzesza? Gdzie to jest? Tu ich nie ma. A, na zwykłe wampiry. No ale w sumie nadal. Nadal worth it. A kapłanów? Na lisze. A gryfy? Zwykłe? Na duchy. To bez sensu. Ale to możemy sobie zawalczyć. Teoretycznie. Chociaż nie. Nie, dobra. Lecimy po prostu tam. Miałbym tu czekać. Bez sensu. Manę mamy całą. Więc zrobimy teraz tak po prostu, że wyrekrutujemy tyle, ile się da. I tym nadirem jeszcze weźmiemy i ulepszymy sobie te jednostki. Chociaż i tak ich nie ulepszę za bardzo, bo nie mam złota. Ale wampiry można by wziąć i ulepszyć po prostu. I wyszkolić tyle jeszcze liszy, ile by się udało. Więc szkolimy tyle wampirów, ile się da. Bierzemy tych wampirów. Coś tak, coś nie wiem tutaj. Lecimy tutaj. Ulepszamy ich. Okej, okay, więcej się za darmo i tak. Więc możemy zrobić w ten sposób. No niestety tak trochę mało średnio logistycznie to jest rozegrane. Ale nie jest źle. Bierzemy tych. Bierzemy też was. Dlaczegoż by nie? Tutaj. Plus do szczęścia. Plus jeden. Zawsze coś. Jakby było minus jeden, no to wtedy by jakąś bitwę się rozegrało po prostu gdzieś tam w międzyczasie. Bierzemy liszę i czekamy tutaj? Nie, nie czekamy. Mamy jeszcze wystarczająco do ruchu, żeby coś tam porobić. Tutaj was. A, ten widok zostawimy też. I po prostu liczymy na to, że uda się to zrobić w miarę bez strat. Jeżeli się nie uda, to sobie zrobimy save'a po prostu. Zapisz. Zrobimy jakieś bitwy po drodze? No nie, no zdobyłem to plus jeden do szczęścia, więc chcemy to się z nimi rozprawić raczej. No zobaczymy. Zobaczymy. W sumie to jeszcze ty już tam będziesz szkolił i mi dowoził jeszcze. Tu już nic. Nie. Was na pewno. I w sumie duchy? Szkielety? No dawaj. Dlaczego nie? O. Jeszcze sobie dowiozą. Szkielety i te widma. Tak. No, szkielety dawaj. 50 szkieletów. Przynajmniej jakoś tam przytankują, nie wiem, jakieś strzały zwierzyczek czy coś takiego. Bo pewnie będą. I polecisz też za mną i zdobędziesz mi tą kopalnię. To się mimo wszystko może jeszcze przydać, tak? Jakiś tam kamień. Kamienia nigdy za dużo, jeżeli chodzi o nekropolię. No i zobaczmy. To nasz przeciwnik. Dobra, ewentualnie wczytam, jeżeli to będzie walka. Czy jest walka, to nie chcemy tego robić. No słuchajcie, jakby się przyłączyły, prawda? Szansa jest niewielka, nie? No bo skoro wiesz, oni nie są ustawieni na... Szansa jest niewielka, no ale była jakaś szansa, że się przyłączą, tak? Ale się nie przyłączyć. Dokujemy 1000 ekspa, żeby zdobyć poziom? Tak, mogę wziąć poziom. Średnie wyzwanie. Teraz zaczął się szkolić, nie? Jest pleciaszku, ty. A, nie poza tym. No, dobra. O, ta tura była trochę... Trochę bez sensu, ale dobra. Dawaj mi poziom. Mega światła na pewno nie. Witalność. No i dobra, to jest krótka piłka. Ja tego nie będę rozgrywał. To po prostu bot ma zrobić. Mhm. To jest walka z... No to tak chyba za wcześnie jeszcze. I czekamy jeszcze jeden tydzień. Dobra. Tak właściwie to nie ma się co dziwić, że to jest źle zrobione, bo... nie wyszkoliłem sobie z wszystkiego, tak? Jakby nie mam swoich wojsk tak naprawdę, nie? Możemy... Nie, nie wiem, kurczę, to jest takie... Go. Ro. Nie podoba mi się. Za bardzo. Jakieś ulepszanie. No w sumie to ty się zajmij po prostu tym ulepszaniem. A my nie wiem co. Was można porobić bez problemu. Jest nowy tydzień. Będziemy mieć więcej liszy. Dawać ich. Otóż. Robimy to samymi wampirami. I robimy to bez strat. Jest 31 wampirów. Może zapamiętywać, ile jest wampirów na początku bitwy, bo potem jest taka sytuacja, że ja nie wiem, czy oni są wszyscy wskrzeszeni, czy jeszcze nie. Zobaczcie, no co oni nam robią? No nic za mnie robią, no. Mam 15 obrony. Ja mam obronę chyba jeszcze tak w ogóle, nie? No. I kurczę, oni nic za mnie robią. A to jest dość dużo, no to jest kurczę 11 kapłanów, tak? Oni nic za mnie robią właściwie tym. Tam było 31, tak? Już nie pamiętam, tak, to dobrze mi poszło. Dawaj. Żadnych buffów nie mamy. Oni więcej biją wręcz. To jest niepokojące. A, spoko. Chyba damy radę. Ma plus 2 tylko już. No, to trzeba będzie wskrzesić w pewnym momencie. Ale to potem. Spokojnie. Wyeliminujemy dwie grupki. Potem jak z trzecią będziemy się bić, to potem. No już prawda. Coraz gorzej idzie to leczenie. Strzały jeszcze, okej. Okay. Jakby jakieś szczęście siadło, to byłoby super. No właśnie. Jest jeden, dobra. Co trzech. Teraz tutaj to może ten będzie miał, ten, nie będzie miał prostej strzałki.
Chciałem coś używać? No raczej nie, chyba że... O, właśnie tego. Szarze chciałem na sam początku mogę ją rzucić. Bo teraz jak ten będzie mnie atakował, no to będzie jeszcze oddawał bohater. Tyk. Jeszcze bohater. O, właśnie. 31, tak? 31. Jeszcze nie. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Robimy tak. Wskrzeszamy teraz już. Ja też nie wiem w sumie ile ich wskrzeszam tak dokładnie. Tu wydaje się, że to będzie dobry moment, żeby wskrzesić ich. Bo oni teraz tak, zaatakują raz. O, ze szczęście, w końcu. A ja rozumiem. Chyba trochę stracę chyba tych wampirów, mam takie wrażenie. No to tak nie było takie warte. Czyli wampirów. A wiesz, tej niewoli nie ma. Ale w sumie jak uda się powskrzeszać te lisze. Te lisze. Zniszczyłem właśnie zasadę tej mapy. Dobra, tylko dwóch. Ale zawsze. Nie, dobra, warto. Z sześciu wampirów za sześć liszy. Tego cztery jeszcze jest ulepszonych na lisz mistrzy. No to jest warto. Na pewno. Na pewno warto. Tu sieć. Co jeszcze chcemy zrobić? Was pobić? To jest to niby jakieś złoto, coś tam, ale... Dobra. Chodźmy. Sprawdźmy jeszcze raz. No trochę liszę. I wydaje mi się, że zostawię sobie w sumie... No w sumie tych liszy można zostawić. Tego nie. I same wampiry. Pik. O, ze szczęściem. Pięknie, pięknie. Bardzo dobrze idzie. Okej, dwóch liszy. Oni są o tyle istotni, że oni też mogą... Pięknie się ustawiłem po prostu. Mogą też wskrzeszać. Widzisz mistrza. To jest istotne. Pik. No właśnie, teraz... Czekaj. On pewnie rzuci piątkę, nie? Na tego lisz mistrza. Chodź, wracaj. Zadaj służbę do swojego pana. Many masz? A jeszcze nie. Serio? To teraz się nie wskrzesi... A nie, wskrzesi się do końca, super. Dobra. Czyli więcej tego nie użyję, czyli te dwa lisze zostaną niewskrzeszone. Kurczę, no. Nie podoba mi się to. Dwa lisze? Za co? Za złoto. Wampiry jeszcze. Yes. Wydano już dopiero. Nie mam magii mroku, żeby... Nie, bez sensu. Jakbym jeszcze wskrzesił sobie jednostki po tym. Okej, ale tak, to nie. No to nie, trudno. Wracamy, no i co możemy robić? Śmiertelny. No to nie ma podejścia jeszcze w ogóle. Możemy... Nie wiem co. Może z tymi się zmierzyć drugi raz. Możemy zbudować? Bo co dalej na pewno trzeba będzie zbudować. Na bank. To na bank. To jeszcze. Dawaj szczęście. No i mierzymy się z tymi szkieletami po raz kolejny. No i to są straty, na jakie jestem gotów. Na jakie byłem przygotowany. Chcemy sobie przesłać stąd? Chcemy. Coś sobie chcemy wyszkolić tak po prostu? Nie, ja bym je bardziej ulepszył. Te wszystkie jednostki. Tu mamy wszystko ulepszone? Nie mamy wszystkiego ulepszonego. Właśnie to nic nie mamy za bardzo. Ulepszone. Was na pewno, was na pewno. Dobra, czekaj. No jest tak, no jest okej. Okay. Czyli po prostu jak się wyszkolę już tak w 100%, to wtedy możemy się wybawić w atakowanie tego wroga. Wtedy dopiero. To zostaje. I teraz tak. On ma mi jeszcze to ulepszyć, więc lecimy tak. To jest takie troszeczkę, prawda, trochę latania. No ale no tutaj ten Fortnite z góry bardzo dużo zmienił, tak? Bo tak właściwie no trochę niszczy to zasady gry, można powiedzieć, tak? Miałem ich nie ulepszać, ale nieważne. To znajdziemy innych. I faktycznie miałem ich nie ulepszać. Mam więcej? Nie mam więcej. Nie, no dobra. No. Jak już wam obiecałem, że to zrobię, to zrobię. No to... Nie chce mi się. Czyli bez zombiaków po prostu ulepszania, tak? Czyli te zombiaki zostają, tylko lisze ulepszasz, tak właściwie. Fajnie. No zawsze trochę złota zaoszczędzone, nie? Na ulepszaniu tych jednostek. Też lisze takie proste nie są do ulepszenia. A nie. Te wszystkie. Do zamku. Też do zamku. Bo będziesz jeszcze mi ulepszał. Coś. Nie wiem co. Tych na razie nie wyszkolisz. Tych nie ulepszamy. Poczekaj.
Te szkielety dostaniesz. I następny tydzień robimy wszystko, ulepszamy i lecimy. Próba numer dwa. Oblężenie trwa. Nie mamy kamienia. I nie mamy kamienia. No tak, a nie mamy przyrostu kamienia przecież. Jest gdzieś kamień? Halo? Tu jest kamień. Ale za duchami. Ale z drugiej strony, jakby ci się to udało, to zostaniesz bohaterką. Za pięć liszy, no nie. Czyli nawet nie wystarczy. No, to sensownie, sensownie. Nie ma kamienia. Tu jest kamień. Dobra, dzieli. No, przytywania trochę jest, no to jest heroiczne. No, będę wszystko robił idealnie, tak? Znaczy na tyle idealnie, na ile się da. Po prostu. Kolejna premia do szczęścia. Nic nie ma ciekawego. Ale gdyby pokonać tych w końcu. Jeszcze raz. Próba numer dwa. Też. Co my tu mamy jeszcze? Nie, no, trzeba to wybudować. A tych, ej, a może właśnie, może te zjawy. Upiory, nie, to się upiory nazywają. Tym byśmy ich pogonili, co? Jest twarde w sumie. No, i z wampirami. To ma sens. Może. Znaczy nie wiem, czy to ma sens, ale brzmi jakby miało. Jednego liśmistrza. Aż kurczę, no, nie mogę czegoś innego stracić. Tych nie. Tych nie, tych nie. I też nie. I jakoś tak. No, spróbujmy teraz. Jeszcze raz, podejście drugie. Podejście numero duo. To pewnie w lisze, wiadomo. Ale to jest spoko, bo wskrzeszamy to Ornello, która ma manę. Uff, idealnie ma manę. I potem wskrzeszamy sami siebie i jest okej. Okay. No, trochę to bije. Już go straciłem tak właściwie. Czy nie, nie, jeszcze nie straciłem. Dobra, to jeszcze jest okej. Okay. Jeszcze jest okej. Okay. Jeszcze. Ile to wskrzesza do zdrowia? 150, a ty masz zdrowia? Setkę prawie, no okej. Okay. A to mieć na uwadze. Tutaj, pyk, nie ma was. Tutaj, no pyk. No i teraz zobaczymy, co zrobi po prostu ten arcymag, nie? I na podstawie tego będziemy sobie dalej decydować. Tak. Tak, tylko poczekaj. No, rzuci piąstkę na liszę. Nie, na tych, dobra. Czyli czy wskrzesimy dwa upiory za pomocą tego. Tak, wskrzeszamy, dobra, fajnie. Dobra, dobra, chyba się udało. Stop, 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 stop. Chyba tak. Bo aktualnie mamy wszystko wskrzeszone na maksa, no i teraz wygrywamy, okej. Okay. No, udało się. I tak te bitwy mają właśnie wyglądać, nie? Żeby udało się wszystko wskrzesić na sam koniec. No tu wieczna niewola by się jeszcze przydała, no ale no, wiecznej niewoli nie będę miał, bo nie jestem nekromantą. Złoto. Kamień. I więcej złota. Jak najbardziej. Ponieważ... Teraz zaczyna się nowy tydzień. Musimy jeszcze wrócić w sumie Ornello, mamy trochę czasu. No czasu nie mamy, Ania, ale no trzeba się wrócić i tak. I odczekać tam jeden dzień. Zregenerować manę. Na co na pewno będziemy mieć czas. A nie, w sumie to jest magiczna studnia jeszcze. To wzięłaś, wzięłaś. Okej, chodź tu. Weźmiesz premię do szczęścia jeszcze. Ty, być kolisz, ile się da ważnych rzeczy, czyli tak to. Oczywiście ważne rzeczy skończyły, okej. Okay. To was na pewno, bo wy jesteście darmowi do ulepszania. A ty tak przesyłamy, bo jesteście darmowi do przesłania. Bierzemy wszystko. I ulepszamy. Okej. Okay. No to jutro. Jakby okej. Okay. No problemu, chociaż są cztery kafle, to trochę za mało chyba, żeby to wyszkolić wszystko. Żeby ulepszać. Zobaczmy, was na pewno i was na pewno, okej. Okay. Udało się! Wow. Jestem pod wrażeniem. To się udało. Jakkolwiek. Szkieletów i tak nie wezmę. Plus 3 do szczęścia. Dobra, to musi być to. To musi być ta próba, bo jak teraz się nie uda, to już nie wiem, co się uda. Ani było was wyszkolić, no ale jak nie, to nie. Weź po prostu zombiaki. Teraz tak, bierzemy was. Bierzemy. Gdzie są moje lisze? Tu, dobra, na końcu. Nie widziałem lisze w ogóle. Zombiaki też jak najwięcej. A, bo ty masz szkielety po prostu, dobra. No i taki zestaw musi sobie poradzić. Jak tam? Średni, no to już musisz sobie teraz poradzić. No jak teraz sobie nie poradzisz, to sobie w ogóle nie poradzisz. Masz cały czas tylko jeden wiedzy, czyli tylko raz możesz wskrzeszenie rzucić. Ale w sumie to twoje wskrzeszenie jakieś super mocne nie jest, więc nie ma się co tutaj mazać nad tym. Tutaj. Ważna rzecz, czy bierzemy to 1000 expa? Tak, bierzemy 1000 expa, bo to nam daje poziom. Okej. Okay. Podobnie taka sama sytuacja. Czy zdążymy dostać jakieś wojsko jeszcze? O, 3 te, no to fajnie, fajnie. Dawaj, zdążysz? 2 dni, dobra, zdążysz. 2 dni. Idealnie.
Jutro ci jeszcze dostarczę te dwa. Nie, trzy nawet. Trzy upiory nawet. Wow, no to jest już konkret, bym powiedział. Dostarczasz. Pyk. Tutaj. Machiny wojenne. Kurczę, to jest kuszące, nie? Ale nie, no lepsza logistyka. Teraz musimy zaatakować w tym dniu. Średni, średni. No, trzymamy kciuki. Kciuki, no. Dobrze, udało się. Wszystkie te, wszystkie te. Okej. Okay. No, wszystko. Eksperckie szczęście. Dobra, mamy to. Zostało dużo liszy. Zacznijmy wszystkie upiory, wszystkich wampirów. Okej, okay, jaki mamy czas? Początek drugiego miesiąca, okej. Okay. I mamy tak jeszcze miesiąc, ponad miesiąc, żeby się uzbroić po prostu. Dobra, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Jest w miarę stabilnie, gracz czerwony został pokonany. Bo chodzi o to, że właśnie tego gracza trzeba wyeliminować za wszelką cenę. To jest takie podejście jakby do tej misji, tak? No teoretycznie, jak ja to zawsze przechodziłem, to raczej olewałem po prostu tego czerwonego gracza i robiłem wszystko, tylko nie pokonywanie go. I też się udawało, no ale no skoro tak można, no to zróbmy też i tak. No, budujmy te gildy magów. Nie mamy nic lepszego raczej do roboty, a chcemy to zbudować i chcemy przede wszystkim mieć ekspercką magię mroku, to trzeba też o tym pamiętać. No to jest zwiększony przyrost. No to też jest, widzę, fajnie rozbudowany ten zamek już. Z orientacją? Jak chcę z tą magią mroku? No słabo, kurczę. No trochę. Fajnie by było, bo chyba 16 poziom to jest maksymalny, albo 12. Tyle nie 10, kurczę. Pamiętam już. Jaki to jest maksymalny poziom. Ale trzeba go na pewno wbić i trzeba na pewno się pouczyć tych zaklęć. Dobra, tutaj są jeszcze takie budyneczki, to też trzeba poprzejmować wszystko. I mamy tego questa. Kompania produkuje świecącą rudę, która wydaje się być dokładnie tym, czego zażyczyła sobie Wiedźma, do produkcji tych nowych nieumarłych. Okej. Okay. Wiedźma jest niezadowolona. Myślisz, że nie umiem liczyć? Potrzebuję 10 jednostek świecącej rudy, 10 jednostek rtęci, mamy, i 50 ożywieńców, aby nauczyć się swojego sekretu. No właśnie, ożywieńców. Więc jakby mi przyniósł zombiaki, no to by się nie ucieszyła, tak? Więc teraz potrzebuję to, mam to. Teraz możemy sobie wyszkolić nowego bohatera chyba, bo to chyba tak powinno tak zadziałać. Jak sobie wyszkolę, o super, Lukrecja, dodatkowy wampir. Gdybym... Nie trzeba walczyć, nie? Chyba. Dobra, masz 10 jednostek świecącej rudy. Brawo, Orwell. Teraz te egzotyczne stworzenia są częścią naszych legionów. Jak absolutnie przerażająco. Wasz pan Arantir być może osobiście zatrzyma się i poświęci nam trochę uwagi. Okej, okay, dobra. Zrobione, okej. Okay. Dość intrygujące. Powiem wam, że chyba pierwszy raz w moim życiu zrobiłem w ogóle tego questa. No może go kiedyś zrobiłem, jak przechodziłem Heroesy pierwszy raz. Ale generalnie nigdy tego nie robiłem. Tego questa. Więc no, jest to coś nowego na pewno dla mnie. Tutaj to jeszcze trzeba zdobyć właśnie, to jest bardzo ważne. No dobra. Mamy i teraz to polega po prostu na tym, że możemy ulepszać nasze budynki. No właśnie. Nie wiem, czy to będę robił. Jeżeli wystarczy mi surowców, to będę, ale... Nie wątpię. Najpierw gildy magów na pewno będą ważniejsze. No z nimi też nawet za bardzo nie możemy chyba bić. Wiesz, może? Za te buty? Nie, to są wszędzie ścieżki. Bez sensu walka. Tutaj trzeba wejść. To jest portal tutaj do tego miejsca i to jest ta kuźnia żywiołów. I z tym miejscu trzeba będzie złączyć te klucze, tak? Czyli teraz musimy pokonać tego smoka tutaj, bo to są smoki, jak widzicie. I one są właśnie kluczem. Znaczy jakby jedna z tych części klucza tutaj jest, druga jest tutaj. No i potem musimy właśnie przejść tutaj za pomocą tego portalu. Które jest zagmatwane, no ale tak trzeba. Tak, podbijamy na pewno wojskowy posterunek Necropolis, bo to są dodatkowe wampiry. Okej, okay. No i fajnie, no mamy tutaj ogarnięte tak mniej więcej. Cokolwiek to trzeba zwiedzać? Tą bohaterką? No raczej nie, no to po prostu będziesz stać w zamku i ewentualnie ulepszać jednostki. W sumie swoje wojska możesz ulepszyć najpierw. To, co sobie przyniosłaś. Pyk, pyk, pyk. No właśnie, kwestia jest taka, że tak właściwie no bardzo, bardzo się nie opłaca ulepszanie tych budynków. No chyba, że na przykład ulepszymy sobie tylko... arcylisze na przykład, żeby mieć tych liśmistrzów, w ten sposób to zrobić. No bo inaczej to absolutnie nie ma sensu, tak? Nawet nie mam tylu kamienia, żeby cokolwiek zbudować. Dobra, podbij to. No tak w miarę powinno chyba pójść, nie? No właśnie, z takimi stratami to jak najbardziej. Mamy was. Tutaj to tam, na sam koniec ewentualnie. I tak właściwie w tym momencie nie za bardzo mamy z czym walczyć, prawda? No bo tutaj te wampiry to są troszkę za wysokie progi. Tych kluczy też na razie nie będziemy zbierać. Możemy sobie zebrać to po prostu. Możemy po prostu wrócić do zamku, tak mi się wydaje. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie.
Tutaj ruda, tutaj to. Tutaj zdobędziesz w następnym tygodniu też coś. Ty czekasz w zamku, stacjonujesz. No i czy budujemy coś? Mamy tutaj teraz na dwa budynki surowców. Można by te magazyny zasobów, ale po co? Tak właściwie. Chyba ta gildia magów tylko jest jakkolwiek potrzebna. Też pewnie tutaj też będzie dezorientacja, no dokładnie, więc i tak się niczego nie nauczymy ciekawego. Można by to zbudować, dlatego że dopóki nie mam magii mroku tak naprawdę, no to bez sensu. Więc no nie wiem, może ulepszanie tych jednostek faktycznie. No jak już to ten pałac wampirów i ten mauzoleum można by ulepszyć, tak? Bo... No kwestia jest taka, że właśnie wszystko możemy i tak ulepszyć w tym forcie na wzgórzu. Na te podstawowe ulepszenia. Więc jeżeli chcemy mieć jakieś alternatywne ulepszenie, no to dopiero wtedy musimy ulepszyć budynek jakby normalnie w naszym zamku, tak? Więc może jeden, dwa, mówię, no maksymalnie dwa, tak? Może te lisze i może te wampirki. Można by w ten sposób zrobić. Bijamy to od razu? Nie. Oda. Znaczy, bo potem... Lepiej mieć większą armię i zrobić to bez żadnego problemu, aniżeli się teraz męczyć. Cokolwiek chcesz jeszcze do zbierania? Nie, możemy tylko wysyłać wojska co najwyżej. Więc, też idziesz tutaj, będziesz robił po prostu jakiegoś takiego chaina ewentualnie, jak będziemy ulepszać te nasze jednostki. Więc na razie nam się nie przydasz. Czy możemy ulepszyć, znaczy uszkodzić wszystko? To jest ważne pytanie. Nie możemy, bo nie mamy miejsca. A gdybyśmy mieli miejsce? To moglibyśmy. Na ulepszenie już nie wystarczy, no ale... Lecisz ulepszać. I będziesz ulepszać. Jak już będę miał to wszystko, to wtedy możemy się zająć jakimś tam szczeniem dalszym. Ale do tego czasu to wydaje mi się, że jeszcze nie. Mana jest zregenerowana? Nie jest. To regenerujemy. Miałem studzienkę, co prawda po drodze, ale to nieważne. Mamy plus 3, czyli możemy zająć się jakąś taką trudną bitwą, której za bardzo nie chcemy robić. Tu ulepszymy sobie coś jutro ewentualnie, jakieś lisze. I teoretycznie... Ale no lisze mam już te... Ale tak, ja chyba się zrespecjalizuję. To wiecie co? Możemy sobie wampiry ulepszyć inaczej. No, w sumie to tak. Wampiry ulepszymy sobie inaczej. Czyli was ulepszamy, was też. A wampiry zostają i wampiry będziemy robić w księciu wampirów. I zobaczymy, przetestujemy ich. Ja co prawda bardziej wolę lordów wampirów, bo oni mają brak kontrataku wroga. Natomiast... no możliwe, że będziemy właśnie też ulepszać to... No może się przekonam, po prostu. Może się przekonam. Weźmy jeszcze te zombiaki w sumie. Tak, tak. Tutaj. Te zombiaki. Ja tych zombiaków jest, dobra. I ulepszamy jeszcze. Jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. No takie, prawda, błędne kółko trochę nam wychodzi, no ale cóż. Tak to już wygląda po prostu. Szkielety też trzeba ulepszać. Wszystko trzeba ulepszać. Wszystko jest do ulepszania teraz. Nagle. Pyk, pyk. Tych nawet nie wyszkolę. U trzech tylko. W drugim zamku jeszcze jest masa jednostek do wyszkolenia. No właśnie, to jest ten problem, nie? Że mamy teraz masę jednostek, a nie mam na to złota nawet. Mimo, że mamy sakiewkę i mamy dwa zamki, tak naprawdę. Pełnie rozbudowane, znaczy tyle, ile się da. Więc tego złota i tak mamy dość sporo. Ulepszamy. Wracamy. Odbieramy. I kończymy odcinek zaraz. Pyk, pyk. Wracasz do zamku. Mamy to wszystko. Więc trzeba znowu ulepszyć. Dobra, dawaj te wampiry. To nie jest Warfit, ale niech będzie. Mamy księciów wampirów i będziemy się nimi bawić. Ich usypianie, znaczy usypianie wrogów za ich pomocą. Także co, w tym momencie sobie zakończymy. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, za wysłuchanie tego wszystkiego. Jest dobrze, wydaje mi się, że jeszcze jeden odcinek i w następnym odcinku po prostu będę... Może nawet sobie po farmie teraz po prostu. No nie wiem, możliwe, że nie będę nagrywał do czasu, jak wam to wpuszczę, więc jakby co, to możecie pisać w komentarzu. Być może będzie miał to znaczenie, czy mam farmić poza wizją, czy chcecie oglądać to farmienie. Nie wiem, czy będzie miał to znaczenie, bo możliwe, że zaraz nagram kolejny odcinek, ale może. Więc... No, bo to właściwie teraz chodzi o to, żeby po prostu poprzeklikiwać te wszystkie tury, wyszkolić wszystko, no i potem porobić te questy, tak? Czyli po prostu pozbierać te kamienie, znaczy te klucze, przejść przez portal, znaczy jeszcze wykuć ten klucz, przejść przez portal i po prostu zająć to miasteczko. No jest śmiertelne cały czas, się nie ma co dziwić, armię nie mamy żadną. Takim dobrym szczeblem jest 100 wampirów. Jak będziemy mieć 100 wampirów, to wtedy zaatakujemy. To jest takie miejsce. Ale właśnie, no tych wampirów jest dość sporo, tak, potrzebne. No bo tu jest 11 w tym zamku, w drugim zamku jest też 11. No i jeszcze 5, to 20, no to tak jeszcze jest 3 tygodnie co najmniej, tak? No właśnie. Jak będzie tak mniej więcej połowa trzeciego miesiąca, to będę atakował wtedy. Także no, ja z wami żegnam już tak na dobre i do usłyszenia.